Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się dodzwoniłem. Pan dodzwonił się do instytucji finansowej. Czy z panem rozmawiam? Tak, proszę panią. Z tej strony firma Getback. Ja pana połączę do właściwego działu, który zajmuje się sprawą. Proszę tylko o datę urodzenia w celu weryfikacji. Ja to niech się pani połączy do tego działu, ja się tam zweryfikuję. No nie, nie mogę pana połączyć, dopóki nie jestem pewna, że rozmawiam z właściwą osobą. Zgadza się, już łączam. Chwileczkę, proszę panią, halo. Halo, słucham. Moment, mogę pani polecić NIP swojej firmy, bo nie jestem pewnie się dodzwoniłem. To jest firma Getback. Ale NIP mogłaby pani podać? Mogę, tylko wie pan co, no muszę najpierw znaleźć, tak? Ja chętnie poczekam. Dobrze. To jest tak. 899 2733 884. Jeszcze bym poprosił o regum. 0218 99 89. I jeszcze wpis do KRS. 000 04 13. Dziękuję bardzo. 997, jeszcze końcówka. A, no, dziękuję bardzo. Proszę. Proszę zostać na linii łącza. Bardzo fajnie. Halo? Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, z tej strony. W czym mogę pomóc? Dobry wieczór. W czym ja mogę pomóc panu? Dobry wieczór, proszę panią. Jest godzina 20.31. Zasada Savoir Vivre mówi, że po 18 się mówi dobry wieczór. W czym mogę panu pomóc? Pani godność? Przedstawiłam się na początku. Nie zrozumiałem może. Słucham. Pani weryfikować? Ale słucham, w czym ja mogę panu pomóc, bo ja naprawdę nie wiem, w jakiej sprawie pan do mnie telefonuje. On jest w sprawie, proszę panią, mojej, którą posiadacie. Znaczy generalnie to pan się dodzwonił, proszę pana, do firmy Getback, tak, do Wrocławia? Dobrze, no to zaraz w takim razie znajdziemy dokumenty. Zobaczymy, proszę pana, w czym rzecz. Zobaczymy przede wszystkim, kto się zajmuje sprawą. Poda mi pan jeszcze z łaski swojej albo PESEL, albo datę urodzenia. Przed chwilą mówiłem, czy mogłem się zweryfikować, powiedziała pani, że nie. No to w końcu pani chce, żebym ja się zweryfikował, czy nie? Ale ja nie rozumiem. Ja na początek zapytałam, w jakiej sprawie pan telefonuje. Już ustaliliśmy, tak, że firma Getback prowadzi jakieś postępowanie, więc chciałabym znaleźć dokumenty, jeśli oczywiście mam panu udzielić jakiejś informacji. No i faktycznie, proszę pana, dokumenty mam. I w czym jest kłopot, proszę mi powiedzieć? No proszę panią, nie wiem, miała być sprawa zweryfikowana, miało być jakieś tam podjęte decyzje w mojej sprawie. No i nie wiem, co się dzieje. Ale jakie konkretnie decyzje, bo nie bardzo rozumiem. No ja pani mówię tak, jak usłyszałem od was tam w firmie. Na jaki jest obecnie etapie moja sprawa? Proszę pana, sprawa jest w tym momencie, bo to jest jedno postępowanie, prawda? Rzecz prowadzona na rzecz Funduszu Open Finance Wierzytelności. Generalnie żadnych ustaleń, proszę pana, z panem na ten moment nie podjęliśmy. No pan nie miał życzenia z nami podjąć współpracy, więc no na tym stanęło, tak? Proszę panie, podaliście mnie do sądu, ja was złożyłem sprzeciw od tego, żeście nie przedstawili w sądzie rejonowym, proszę panią, pełnomocnictwa. No to jak? No tak, nie uzupełniliśmy braków formalnych i nic się od tamtej pory nie zmieniło. No ale dlaczego? No to jest, czy ja nie chciałem współpracować, czy wy nie chcieliście współpracować, bo tego teraz nie rozumiem, co wy pani teraz. No ale proszę pana, pan mnie pyta, na jakim etapie jest sprawa, no to nic się nie zmieniło od ostatniego razu. Od ostatniej rozmowy. Nic się nie, to, czyli, ale pani powiedziała, że ja nie chcę współpracować z wami. No, przecież, Nie, ja tego nie powiedziałam. No powiedziałam, że jak do tej pory nie nawiązaliśmy z panem współpracy. A właściwie, proszę pana, w czym jest rzecz? Bo ja mam wrażenie, że pan dzwoni do mnie po to, żeby się ze mną wspierać. Nie rozumiem zresztą dlaczego. Ja kulturalnie z panią rozmawiam. Ma pan jakieś konkretne zamiary odnośnie tego zobowiązania? Coś z pana strony się zmieniło? Chciałby pan nam coś zaproponować? Broń Boże, tylko ja chciałbym wiedzieć, co wy dalej zamierzacie z tą sprawą zrobić. W końcu uzupełnicie te braki formalne w tym sądzie rejonowym. Niewykluczone. Niewykluczone, czyli już półtora roku olewacie sąd rejonowy i co z tym zrobicie? Ale to przecież, proszę pana, jest nasza decyzja, tak? I pan nie może na nas wymuszać przyspieszenia sprawy. No ja wiem, że nie muszę nawet wymuszać tego, bo to jest przedawnione. I doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, bo jakby nie było to przedawnione, to byście to kontynuowali to postępowanie, prawda? I byście... Proszę pana, odnośnie przedawnienia, to wypowiada się sąd, tak? No to dlaczego nie chcecie pójść do sądu? Ale to proszę pana, ja nie mam obowiązku panu odpowiadać na to Nie ma pani, pytanie, a jak ma pani obowiązek? Oczywiście, że nie.
Ja powiedziałam, proszę pana, jeżeli panu zależy na tym, żeby wchodzić ze mną w jakieś spory, to ja naprawdę nie jestem zainteresowana. A może mi pani powiedzieć... Umówmy się tak, że będziemy pana na bieżąco informowali, tak, jeżeli coś się zmieni, i na tym rozmowę zakończę. Do widzenia. Dobrej nocy panu życzę. Dobranoc.